Miłość i nadzieja, odcinki od 23 do 34. Ciąża, wyznanie miłości i prawda, która wszystko zmieni. Oto, co czeka Elif i Zajneb, wrzesień w serialu Miłość i nadzieja, przyniesie intensywne emocje i nieoczekiwane zwroty akcji, które na zawsze zmienią życie bohaterów. Relacje między postaciami stają się coraz bardziej skomplikowane, a ujawnienie skrywanych tajemnic wywoła burzę, której skutki będą odczuwalne dla wszystkich. Kuzej, Elif, Zajneb, Ege, Meli, Bulent i Ferej będą musieli zmierzyć się z trudnymi wyborami, które zadecydują o ich przyszłości. Ciąża, która wszystko zmienia, najbardziej przełomowym momentem jest odkrycie Handan, że jest w ciąży z Kuzejem. Dla Handan to wiadomość, która wywołuje w niej mieszane uczucia, z jednej strony radość z powodu dziecka, z drugiej zaś lęk przed tym, co może się wydarzyć, gdy prawda wyjdzie na jaw. Kuzej, który jeszcze nie zdaje sobie sprawy z tej nowiny, coraz bardziej angażuje się w śledztwo dotyczące śmierci robotnika na budowie Suata, nie wiedząc, że ta sprawa jest ściśle związana z jego przyszłym teściem. Elif, która zawsze była blisko Kuzeja, teraz musi stawić czoła własnym uczuciom i lojalności wobec Handan. Między nią a Kuzejem zaczyna rodzić się coś więcej niż tylko przyjaźń, a wspólny wyjazd służbowy do Ankary staje się momentem, w którym ich relacja nabiera nowego, romantycznego wymiaru. Jednak Elif, dowiedziawszy się o ciąży Handan, staje przed dylematem, czy wyznać prawdę Kuzejowi, ryzykując utratę jego zaufania, czy milczeć, aby chronić Handan i ich nienarodzone dziecko. Zajneb i Ege, miłość rodząca się z bólu, Zajneb, która przeszła przez traumatyczne wydarzenia związane z próbą porwania przez Radzipa, odnajduje spokój i wsparcie u Ege. Ich relacja zacieśnia się, co nie uchodzi uwadze Meli, która od dawna żywiła uczucia do Ege. Meli, zżerana zazdrością, zaczyna snuć intrygi, mające na celu rozdzielenie Ege i Zajneb. Jednak Ege, coraz bardziej zauroczony Zajneb, nie zamierza się poddać. W miarę jak Zajneb zaczyna odkrywać, że jej biologicznym ojcem jest Bulent, jej życie staje się coraz bardziej skomplikowane. Ege, chcąc pomóc Zajneb w odnalezieniu jej tożsamości, wyznaje jej miłość, co tylko pogłębia zamieszanie w jej życiu. Zajneb, z jednej strony zaskoczona uczuciami Ege, z drugiej strony zdezorientowana odkryciem prawdy o swoim ojcu, nie wie, jak zareagować. Relacja między nią a Ege staje się coraz bardziej intensywna, ale jednocześnie pełna napięć, które mogą doprowadzić do dramatycznych wydarzeń. Ferej i Bulent, tajemnice przeszłości, Ferej i Bulent, którzy przez lata ukrywali przed sobą wiele sekretów, teraz muszą stawić czoła konsekwencjom swoich decyzji. Odkrycie, że Zajneb jest córką Bulenta, stawia ich związek na krawędzi. Ferej, która przez lata żyła w przekonaniu, że zna swojego męża, teraz musi zmierzyć się z faktem, że Bulent ukrywał przed nią tak ważną część swojego życia. Ich relacja staje się coraz bardziej napięta, a Bulent, chcąc naprawić swoje błędy, staje przed trudnym wyborem, wyznać całą prawdę Zajneb czy chronić swoją rodzinę przed skandalem.
tym czasie Ferej, zdesperowana, aby chronić swoje małżeństwo, zaczyna podejrzewać, że Bulent nadal ma uczucia do Gonul, matki Zajneb. Ich relacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy Ferej odkrywa, że Gonul, mimo upływu lat, wciąż jest obecna w życiu Bulenta. Kiedy Ferej dowiaduje się, że Bulent spotkał się z Gonul, jej zazdrość i złość osiągają punkt kulminacyjny, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Kuzej na tropie prawdy, Kuzej, coraz bardziej zdeterminowany, aby odkryć prawdę o śmierci robotnika na budowie, zaczyna podejrzewać, że za wszystkim stoi Suad, ojciec Handan. Jego śledztwo prowadzi go do odkrycia, że Handan również może być zamieszana w całą sprawę. Kuzej, rozdarty między uczuciami do Handan a lojalnością wobec Elif, staje przed trudnym wyborem, czy dążyć do prawdy, nawet jeśli miałoby to oznaczać rozpad jego związku z Handan, czy chronić kobietę, którą kocha. W międzyczasie Elif, która coraz bardziej angażuje się w sprawę śmierci robotnika, odkrywa, że Suad i Handan ukrywają przed nią ważne informacje. Jej uczucia do Kuzeja stają się coraz silniejsze, ale jednocześnie Elif zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia, że może zaszkodzić Handan, której zawsze była bliska. Kuzej, nieświadomy ciąży Handan, zbliża się do odkrycia prawdy, która może zniszczyć ich związek na zawsze. Meli, intrygi i manipulacje. Meli, nie mogąc znieść myśli, że Ege zakochał się w Zajneb, zaczyna knuć coraz bardziej złożone intrygi, mające na celu rozdzielenie tej pary. Jej zazdrość i złość prowadzą ją do działań, które mogą zniszczyć życie wielu osób. Meli, śledząc każdy krok Ege i Zajneb, stara się za wszelką cenę rozdzielić tę parę, nie zdając sobie sprawy, że jej działania mogą mieć tragiczne konsekwencje. Kiedy Meli dowiaduje się, że Zajneb odkryła prawdę o swoim ojcu, jej zazdrość osiąga nowy poziom. Zdeterminowana, aby zniszczyć relacje między Ege a Zajneb, Meli postanawia wykorzystać swoje wpływy, aby zmanipulować sytuację na swoją korzyść. Jej intrygi stają się coraz bardziej niebezpieczne, a Meli, nieświadoma zagrożeń, które sprowadza na siebie i innych, staje na krawędzi. Zaskakujące zakończenie, wrzesień w Miłości i Nadziei, przyniesie widzom ogromne emocje, dramatyczne zwroty akcji i nieoczekiwane decyzje bohaterów. Czy miłość Elif i Kuzeja przetrwa w obliczu tylu tajemnic i intryg? Jakie będą konsekwencje ujawnionych sekretów dla Zajneb, Ege, Meli i reszty bohaterów? Kolejne odcinki serialu dostarczą widzom niezapomnianych chwil, pełnych wzruszeń i dramatów, które na zawsze zmienią losy bohaterów.